Cześć, jestem Sebastian, zapraszam na minutę ze mną. Siatkówką zacząłem w sumie gdzieś od pierwszej gimnazjum. Dziadek z rodzicami w sumie zaprowadzili mnie trochę siłą, bo nie bardzo byłem chętny. I w sumie dzisiaj tego bardzo się cieszę i za to jestem bardzo wdzięczny dziadkowi. Zaczynałem w AZS-ie, Olsztyn, był pani Pszczółkowskiej. Początki były bardzo trudne. Raczej wszyscy wątpili, że będę siatkarzem, bo szło mi bardzo ciężko. A dzisiaj się udaje i ciężką pracą byłem w stanie osiągnąć i jestem tu, gdzie jestem. Z każdym rokiem się zmieniam. Wszyscy ludzie, którzy mnie otaczają, w jakiś sposób mnie zmieniają. Nie wiem dlaczego, ale lubiłem to. Lubiłem te zmiany, sprawiało mi to przyjemność. Lubiłem odkrywać nowe miasta, nowe kluby, poznawać nowych ludzi. I dużo mi to dawało. Też jakby praca z różnymi trenerami, jak i od przygotowania motorycznego, jak i od treningu na hali, dawało mi też dużo doświadczenia. I tu, gdzie jestem dzisiaj, jestem zadowolony z tego miejsca. Chciałbym, żebyśmy jakby czerpali jak największą przyjemność z grania i żebyśmy cieszyli się grą i pracowali na to, żeby był jak najlepszy wynik. Wierzę to, że przy pracy z trenerem Roberto Santillim będzie to wyglądało naprawdę dobrze i osiągniemy nasz maks, który jesteśmy w stanie osiągnąć.